Kłamstwa i nacjonalizm były wizytówką tej instytucji. W przyszłości miała stać się pełnoprawnym niemieckim uniwersytetem, lecz losy wojny skutecznie to utrudniły. Czym był Instytut für Deutsche Ostarbeit? Zapraszamy na kolejny odcinek z cyklu Polska kultura w ogniu wojny. Podstępne aresztowanie polskich profesorów 6 listopada 1939 roku zakończyło działalność Uniwersytetu Jagiellońskiego i pozostałych krakowskich uczelni. Jednakże Niemcy nie przewidywali w ich miejscu próżni. Uznali, że oto nadszedł dogodny moment do tego, aby powołać w ich miejsce czysto niemiecką instytucję naukową. Hans Frank, mianowany generalnym gubernatorem dla okupowanych ziem polskich, miał początkowo ambicje do powołania prawdziwego uniwersytetu, który posiadałby podobną strukturę i charakter co inne niemieckie uczelnie. Pomysł ten został jednak bardzo szybko storpedowany przez Adolfa Hitlera, który wyłożył Frankowi, że póki co nie przewiduje możliwości do powołania jakiegokolwiek uniwersytetu na okupowanych ziemiach polskich, a jedynym, który może funkcjonować, jest Uniwersytet Poznań. Mimo tego nieprzychylnego stanowiska, Frank nie zrezygnował ze swoich pomysłów i doszedł do wniosku, że niemożność powołania uniwersytetu z prawdziwego zdarzenia wcale nie odbiera mu możliwości powołania jakiejś innej instytucji naukowej. Skąd ten upór Franka? Niewątpliwie nominacja na stanowisko generalnego gubernatora dała potężny podmuch wiatru w skrzydła człowieka, który mimo długiego stażu w NSDAP zawsze znajdował się w drugiej linii przodowników hitlerowskiego ruchu. Abstrahując od zbrodniczej działalności Franka, warto zauważyć, że był on człowiekiem dobrze wykształconym, a przy okazji zafascynowanym sztuką i nauką. Ponadto na poważnie wziął on sobie do serca ideę tzw. niemieckiego dzieła odbudowy na wschodzie, głoszonego przez hitlerowską propagandę. Szczerze przy tym ufał, że Kraków, czy też Krakau, faktycznie jest praniemieckim miastem, Norymbergą Wschodu, jak ówcześnie mawiano, a tym samym idealnym miejscem do tego, aby rozciągnąć wspomniane dzieło odbudowy na pozostałe dystrykty. Frank uznał, że posiada w pełni ideologiczne podstawy do tego, aby powołać instytucję prowadzoną badania na ten temat, a zarazem wpisującą się w linię polityki Hitlera. Było to tym bardziej proste, że badania nad historią niemieckiego osadnictwa w dorzeczu Wisły, czy w ogóle na wschodzie, były już prowadzone od wielu lat. Były to oczywiście badania szowinistyczne i nacjonalistyczne. Tym niemniej Hans Frank mógł wykorzystać to i w miejsce zamkniętego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz zagarniętego mienia uczelni powołać własną instytucję. Po raz pierwszy powołanie instytucji badawczej Hans Frank zaproponował 16 marca 1940 roku. Do jej stworzenia bardzo szybko zgłosiło się kilka ośrodków badawczych w Rzeszy. Spośród nich na czoło wysunęły się publikacją Stelle Berlin-Dahlem oraz ściśle z nią związana Ostdeutsche Forschungsgemeinschaft z Wrocławia, którą przewodził profesor Albert Breckmann, ostro krytykowany w przedwojennej Polsce historyk, który złą opinię zawdzięczał swoim szowinistycznym i zakłamanym ustaleniom. Powyższe instytucje, przy pewnej przewadze tej pierwszej, odegrały decydującą rolę w nadaniu fizycznych kształtów planom Hansa Franka, który 20 kwietnia 1940 roku ogłosił powstanie Institut für Deutsche Ostarbeit, czyli Instytutu Niemieckiej Pracy na Wschodzie. Dyrektorem instytutu, co Frank przedstawił nazajutrz na zebraniu, został mianowany Wilhelm Koblitz, bliski przyjaciel gubernatora, podobnie jak on będący prawnikiem. Nie był jednak naukowcem. Na swoim koncie miał tylko dwie publikacje, w tym jedną całkowicie propagandową. Na zebraniu tym obstawiono również inne stanowiska instytutu, którego prezesem oczywiście został generalny gubernator. Minęło jednak sporo czasu, zanim poza pompatycznymi zapewnieniami instytut zyskał realne kształty i plan działania. Od początku wykrystalizowały się jednak filary działalności instytutu. Jednym z nich było położenie nacisku na młodą kadrę, co wynikało nie tylko z chęci zapewnienia atrakcyjności dla świeżo upieczonych badaczy, ale również z czystego pragmatyzmu. Utytułowani profesorowie woleli bowiem pozostać w macierzystych uczelniach. Nie oznacza to jednak, że kuratorium miało w czym wybierać. Braki kadrowe dawały się mocno we znaki, co potęgowały różnego rodzaju niesnaski personalne, skutecznie ograniczające rozwój placówki. Ostatecznie jednak udało się skonsolidować jej skład.
Głównym zapleczem kadrowym były rozmaite ośrodki niemieckie, m.in. Elbląg, Hamburg, Kilonia, Wiedeń czy Berlin. Wszyscy kandydaci na pracowników musieli oczywiście wykazać się aryjskim pochodzeniem, które było ważniejsze niż dokonania naukowe. Niektórzy, jak dr Erwin Hoff, nie posiadali na koncie żadnej publikacji. Sam instytut nabrał ostatecznego kształtu poprzez sformowanie w jego ramach sekcji, co samo w sobie zbliżyło go niejako do struktury uniwersyteckiej, z tą różnicą, że uniwersytety posiadają oczywiście wydziały. W pierwszym okresie funkcjonowania instytutu było 11 sekcji, spośród których na szczególną uwagę zasługują sekcje historyczna, historii sztuki, prawna i rasowa. Obok nich funkcjonowały sekcje prehistoryczna, językoznawcza, geograficzna, jak i również rolnicza, ogrodnicza i leśna. Nie sposób oczywiście w niniejszym materiale scharakteryzować działalności każdej z sekcji. Nie bez powodu zresztą wymieniłem tylko 4 z nich. Uczyniłem to dlatego, że są one niezwykle istotne z punktu ideologii Instytutu. Sekcje historyczna i historii sztuki miały bowiem na celu podkreślenie tego, iż wszystko, co cenne na ziemiach polskich, zostało stworzone przez Niemców. Wykorzystywano w tym celu m.in. sylwetki Fajta Stossa, autora Ołtarza Mariackiego, Józefa Elsnera, który był nauczycielem Fryderyka Chopina, czy Nikolausa Kopernikusa, niemieckiego, jak podkreślali naukowcy astronoma. Przedmiotem badań niemieckich naukowców była również historia Polski i Polaków. Jednakże narracja w tym zakresie była zazwyczaj sprowadzana do wniosków, w których to niemieccy naukowcy mówili, iż Polacy mają skłonność do rebelii, nieposłuszeństwa, powstań i anarchii. Podobnie było z sekcją prawną, gdzie starano się za wszelką cenę wywnioskować, że państwowo-twórcze inicjatywy w dorzeczu Wisły są zasługą Germanów, a Polacy jedynie przejęli struktury stworzone przez Niemców. Uzupełnieniem tych twierdzeń była działalność pracowników sekcji prehistorycznej, którzy za sprawą różnego rodzaju wykopalisk archeologicznych mieli te tezy potwierdzać. Odnosi się zresztą wrażenie, że sekcje humanistyczne w ramach Instytut für Deutsche Ostarbeit wzajemnie się uzupełniały. Warto przy okazji zauważyć, że mimo politycznego charakteru Instytutu, w wyniku niedoborów kadrowych Wilhelm Kobitz musiał bowiem zatrudniać osoby bezpośrednio z Generalnego Gubernatorstwa, w jego działalność włączeni byli również naukowcy z prawdziwego zdarzenia. Jedną z takich postaci był profesor Dagobert Frey, który kierował sekcją instytutową ze swojej macierzystej uczelni we Wrocławiu. Ten niewątpliwy autorytet z zakresu historii sztuki firmował nie tylko szowinistyczne badania, ale również grabież polskich dzieł sztuki. Warto o tym pamiętać, bowiem niejednokrotnie zbrodnie dokonywane przez Niemców sprowadza się do aktywności kilku szaleńców i żołdactwa, a w rzeczywistości w tryby hitlerowskiej maszyny była również zaangażowana niemiecka inteligencja, której przedstawiciele, nawiasem mówiąc, w przeważającej mierze nie ponieśli żadnej odpowiedzialności za swoje czyny. Wszyscy pracownicy Instytutu, mniej lub bardziej zdolni, mówili jednym głosem. Tym bardziej warto zauważyć, że spośród nich wyróżniał się Herbert Ludat. Analizując zagadnienia badawcze, korzystał on z ustaleń polskich naukowców. Poddawał je oczywiście krytyce, w czym nie ma nic dziwnego, jeśli chodzi o prowadzenie badań, lecz warto uwagi jest to, że nie odrzucał ich jedynie z powodu polskiej proweniencji. Uznawał on w swoich badaniach za wiarygodne zarówno stanowisko polskie, jak i oczywiście niemieckie. Starał się prowadzić swoje badania obiektywnie, co niejednokrotnie zresztą mu się udawało. Dobrym tego przykładem, co zresztą zaskoczyło jego niemieckich kolegów, było przygotowanie tablic chronologicznych do przewodnika po Generalnym Gubernatorstwie, w których całkiem obiektywnie przedstawił on polską historię. Na marginesie warto dodać, że zatrudnienie w Instytucie znajdowali również polscy uczeni, stopniowo zwalniani z obozów, do których trafili ze sprawą Sonderaktion Krakow. Nie była to mała grupa, bowiem przez Instytut przeszło blisko 150 uczonych, wśród których możemy wyszczególnić naprawdę ważne nazwiska, jak Władysława Semkowicza czy Mieczysława Małeckiego. Nieostrożne ustalenia niektórych badaczy ślepo wskazywały, jakoby uczeni dopuścili się kolaboracji z Niemcami. Teza ta jednak nie wytrzymała konfrontacji ze źródłami. Meldunki Armii Krajowej jasno pokazują, że uczeni byli zatrudnieni w Instytut für Deutsche Ostarbeit w ścisłym porozumieniu z polskim państwem podziemnym. Narażając swoje życie, obserwowali działania Niemców, dzięki czemu mogli nie tylko udokumentować skalę dokonywanej grabieży, ale również niejednokrotnie jej zapobiec. Jedną z kluczowych sekcji w ramach Instytutu, a przy okazji najbardziej szowinistyczną i najlepiej oddającą charakter państwa niemieckiego, była sekcja rasowa.
Z jednej strony jej pracownicy obrali za cel umacnianie niemieckości, cokolwiek to miało znaczyć, a z drugiej prowadzenie badań antropologicznych wśród różnych społeczności zamieszkujących Polskę, w tym przede wszystkim Żydów. Za te działania odpowiadał referat żydowski wspomnianej sekcji. Aktywność badawcza oscylowała głównie w pokazywaniu problemów, jakie stwarza obecność ludności żydowskiej i ewentualne sposoby na ich rozwiązanie. Brutalne metody kryły się pod rozmaitymi eufemizmami, jak oczyszczenie, rozwiązanie czy naprawa. Z oczywistych względów nikt nie pisał o gettach, obozach pracy czy obozach zagłady. Pracownicy sekcji prowadzili również działania terenowe, jeżdżąc do tarnowskiego getta albo na Podhale, gdzie wykonywali zdjęcia mieszkańców, następnie tworzyli pomiary ich anatomii, a później wszystko opisywali. Zbiory fotograficzne sporządzone przez pracowników Instytutu zachowały się zresztą do dzisiaj, stanowiąc kluczowe źródło do badań nad rasistowską ideologią Niemiec. Działalność sekcji rasowej malała wraz z postępowaniem akcji Reinhardt i ostatecznym rozwiązaniem kwestii żydowskiej. Pracownicy sekcji byli zobligowani do tego, aby prezentować wyniki swoich badań na łamach czasopism drukowanych przez Instytut, takich jak Die Burg czy Das Generalgouvernement. To pierwsze miało charakter, powiedzmy, czysto naukowy, podczas gdy drugie miało na celu przede wszystkim ukazywanie rozwoju i różnych zmian, jakie zachodzą w Generalnym Gubernatorstwie pod rządami Niemców. I znowu, jak powiedziałem wcześniej, miały one charakter przede wszystkim szowinistyczny. Musiały spełniać zadania, które stawiała im ideologia III Rzeszy. Jednakże po odrzuceniu tej nacjonalistycznej otoczki, niektóre z artykułów przypominały normalne badania naukowe. Instytut w polityczno-naukowej formie przetrwał do przełomu 1942 i 1943 roku. Wtedy bowiem, wraz z załamaniem się niemieckiej ofensywy na wschodzie, doszło do zmilitaryzowania Instytutu i zmiany charakteru jego działalności. Wielu pracowników z racji młodego wieku zostało objętych obowiązkowym poborem do wojska. Problem kadrowy w Instytucie stawał się coraz bardziej dotkliwy. Tym samym 20 stycznia 1943 roku Hans Frank wydał rozporządzenie, za sprawą którego Instytut utracił swoją samodzielność i został przyłączony do Hauptabteilung Wissenschaft und Unterricht z poleceniem, że odtąd będzie zajmował się rzeczami przydatnymi z punktu widzenia wysiłku zbrojeniowego Rzeszy. Między innymi połączono trzy sekcje humanistyczne w jedną, odsuwając ją zresztą na dalszy plan. Skupiono się bowiem na badaniach chemicznych i biochemicznych, w które zaangażowano rosyjskich i ukraińskich kolaborantów, którzy w Krakowie pojawili się ze względu na likwidację lwowskiej placówki Instytutu. Ewakuacja Instytutu rozpoczęła się już w marcu 1944 roku, kiedy Koblic rozpoczął poszukiwania budynków Rzeszy, do którego można byłoby przenieść placówkę. Nie było to jednak proste, a w zasadzie było niemożliwe, bowiem Instytut zatrudniał w tym momencie 320 pracowników, w większości Rosjan, Ukraińców i Polaków. Ich liczba została więc zredukowana, a liczba sekcji zmniejszona. Na miejsce ewakuacji wybrano miejscowości Myltach i Zandt w Bawarii, na co Koblic uzyskał zgodę w czerwcu 1944 roku. Przeprowadzka odbywała się jednak stopniowo, a jeszcze na początku 1945 roku część zespołu dalej pozostawała w Krakowie, który został zdobyty przez Sowietów 18 stycznia. Co interesujące, mimo krytycznej sytuacji, Instytut wciąż działał, choć oczywiście w ograniczonym zakresie. Planowano nawet wydać kolejny numer Die Burg, który miał zostać opublikowany w pierwszym kwartale 1945 roku, lecz Koblic spotkał się z odmową drukarni. W schyłkowym okresie Instytut zatrudniał 57 osób, które zasilały dwie sekcje, chemiczną oraz geograficzną, które Koblic zlikwidował w marcu 1945 roku. Nie oznaczało to jednak końca Instytutu, którego pracownicy otrzymali wypowiedzenie dopiero w lipcu, 2 miesiące po zakończeniu wojny w Europie. Ocena Instytutu nie powinna pozostawiać żadnych wątpliwości. Była to placówka nacjonalistyczna i szowinistyczna, a jej głównym zadaniem miało być ideologiczne umacnianie władzy Niemców na zajętych obszarach. Byłaby to jednak ocena niekompletna. Warto bowiem zauważyć, że funkcjonowanie takiej instytucji jak Instytut für Deutsche Ostarbeit dość dobrze oddaje nam charakter okupacji. To miały być rządy totalne, zaprowadzone nie tylko terrorem i strachem, ale również nauką i sztuką w nazistowskim wydaniu. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku pragniemy serdecznie pozdrowić panie
Annę Unruk-Cichoń, Justynę Stopińską i Marzenę Ciuruś oraz panów Adriana Martynowicza, Huberta Kędziorka, Adriana Flora, Piotra Bulicę, Damiana Dziedzica, Huberta Walasa i kanał Good Times Bad Times, użytkownika Dźwiedziu, Rudolfa Miczkę, Krystiana Dziarka, Pawła Łabno i Grzegorza Sobczaka. Ty również możesz mieć wpływ na tworzone przez nas materiały. Dołącz do nas już dziś na platformie Patronite. Zachęcamy do obserwowania naszych pozostałych mediów społecznościowych, na których znajdziecie wiele dodatkowych treści, ciekawostek, zapowiedzi odcinków i materiałów zza kulis.